woke up early from my bed with a secret in my head. In the back of my backyard, I keep a spaceship in the shed. I lit the engines and took the sky. From up here, it looks so nice. I didn't stop until the moon, where I picked a flower just for you. And I fell down to you in a parachute of newspaper, rubber bands, tape and glue, so you would see that I would do anything for you, anything for you. I didn't wanna wake you up, so I put the flower in a cup. On the floor next to your bed, without a sound, I laid my head. I drifted off into a dream about what's been and what could be. I saw your tears, I saw you fall, but I saw us rise, yeah, I saw it all. When I fell down to you in a parachute of newspaper, rubber bands, tape and glue, so you would see that I would do anything for you, anything for you. And I never want you to know all of the lengths I'll go to find where the flowers grow. Love is never supposed to be a present under a tree. I do it 'cause I believe. I fell down to you in a parachute of newspaper, rubber bands, tape and glue, so you would see that I would do anything for you, anything. Clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. One of the things that I wanna say just aren't coming out right. I'm tripping on words, you got my head spinning, I don't know where to go from here. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Figure out everything she does.
she does is right. 'Cause there's you and me and all other people with nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off from you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Panie rodzice i drodzy goście, przed nami piękna chwila błogosławieństwa. Prosimy, byście udzielili go swoim dzieciom na tę nową drogę życia. Drogie dzieci, polecam was oraz waszą miłość pod opiekę Matki Boskiej i z serca wam błogosławię. Nie ma co się zrobić. Nie ma co się zrobić. Of mind in this crazy world, you're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies, and my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn will be beautiful and strange. We'll have our fill of tears, our share of sighs. My only prayer is that you realize
always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful. In my eyes, there are lines upon my face from a lifetime of smiles. When the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about how time really flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. You'll always be beautiful. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pane z wami. Oto jest dzień, który dał nam Pan, a dał go szczególnie Ewelinie i Pawłowi, bo zawierają dzisiaj sakramentalny związek małżeński. Przychodzą do Chrystusa, aby pobłogosławić miłość, aby umocnić dobre intencje, aby swoją łaską sprawić, że dobrze będą spełnić zadania małżeńskie i rodziny. Wszyscy otaczamy ich teraz naszą sympatią, życzliwością, wszelkimi dobrymi uczuciami, a szczególnie naszą modlitwę. Proszę o pomyślność dla młodej pary. Ewelina i Pawle, dzisiaj w tej chwili to bardzo ciężko powiedzieć coś mądrego, bo tutaj, jak popatrzycie, jest ksiądz proboszcz, z którym razem niedaleko pracowaliśmy. I teraz, kiedy wchodziłem tutaj, to nie tyle, że żartowałem, ale z perspektywy czasu i doświadczeń uważam, że to jest największy proboszcz. A wiecie czemu? No bo nasz. Myślę, że małżonkowie muszą nieraz wiele znieść. Bo czasami przyjaciółka przychodzi i mówi, co? A twój mąż to taki, wie, że i co komu wierzyć, przyjaciółce czy mężowi? A patrzcie, że czasami przyjaciele nie są lepsi. Ty biegniesz jak najszybciej do domu, a ona... I teraz zapamiętajcie, że jedna z większych tajemnic prowadzących do szczęścia, to popatrzcie sobie w oczy, komu wierzyć. Jeżeli coś posłyszycie, to umiejcie zatrzymać to dla siebie i potem porozmawiać. No słuchaj stary, jak to było? No słuchaj stary, to prawda czy nie? I wtedy, jeżeli sobie odpowiecie na wszystkie wątpliwości, to nikt nie wciśnie się, żeby zburzyć wasze szczęście. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was. Zobaczcie, jak życie śmiesznie się układa. Jak kłócą się, jest źle, o, jest dobrze. U nich jest źle, a u nas jest dobrze, bo trochę lepiej. Ale jak zaczyna być dobrze, oj, niedobrze. Bo jak u nich jest dobrze, to co? To u nas jest źle i coś trzeba zmienić. I zobaczcie, jakie życie to jest śmieszne. Jak coś się nie układa, no to jest dobrze. Bo my nie musimy niczego poprawić. I teraz jak popatrzycie do tyłu, to dużo jest młodych ludzi. I oni jak najszybciej chcą zawrzeć małżeństwo. No bo co mają być gorsi od was, nie? Ale gdzie znaleźć dobrą dziewczynę? Albo gdzie znaleźć dobrego chłopaka? Bajki, ale najgorzej, że takich bajek nie pisze się na co dzień, nie? W internecie, no, czasami się trafi, ale myślę, że jest trudno. Także młodzi ludzie poszukują, ale z drugiej strony pamiętajcie, że trzeba czasami pomodlić się. Trzeba znaleźć czas i miejsce na modlitwę, żeby było łatwiej. Kiedy patrzę z perspektywy tak 60 lat swego życia, no to co wam podpowiedzieć,
żeby wasze małżeństwo było szczęśliwe, dobre, wspaniałe i żeby inni wam zazdrościli, nie? Nie zapomnijcie o modlitwie. Nie zapomnijcie o tym, żeby wysłuchać wszystkich, ale przede wszystkim męża albo żony, czyli tej osoby, która wam będzie najbliższa. Bo zawsze kto ma rację, swój czy cudzy? Oj, jak cudzy czy cudza, to co trzeba robić? Coś zmieniać albo szukać sprawiedliwości, a co wtedy? Problemy będą coraz większe. Pamiętajcie, że złożone ręce i zgięte kolana używają wiele problemów. I przez modlitwę można zrobić dużo. Kiedy przyjdą pociechy, to jak będziecie nazywać? Pierwszy będzie chłopak czy dziewczynka? No, zawsze to problem. A ile będzie pociech? Zobaczcie, ile młodzi ludzie mają problemów do rozwiązania. Ja i od siebie, od księdza proboszcza życzę wam wszystkiego najlepszego, żeby wasze życie było jak najdłuższe. Żeby ta książka, która nazywa się Małżeństwo, ma dzisiaj, piszecie pierwszą stronicę, Pawle i Ewelino, żeby tych stronic było jak najwięcej. Żeby wszystkie były szczęśliwe i dobre. Ale niestety, to nie od nas zależy, bo my tylko możemy psuć albo podpowiadać, a zależy od was, bo wy będziecie wybierać codzienne rozwiązania. Niech się ksiądz nie czepia, no rano byliśmy zmęczeni, to gdzie tam wstawać i modlić się. A wieczorem też byliśmy już zmęczeni, no to co? A potem jak przyjdą dzieci, to nie ma czasu na modlitwę i tak dalej, ale patrzcie, że życie przebiegnie i czasami człowiek, jeżeli od początku nie zacznie, to potem zbawi się, że co? No już koniec życia i też nie ma jak, nie ma gdzie, nie ma po co. Także myślę, że zacznijcie od dzisiaj i nie lęcie się. Jak będziecie uśmiechać się i żartować, jak będzie wam ciężko, to przypomnijcie sobie to, że ja uśmiechałem się i żartowałem, że będzie ciężko, ale jak będzie ciężko, to wtedy będzie łatwiej rozwiązywać problemy czy szukać rozwiązań na co dzień. Także szczęść wam Boże, żeby tych dni było jak najwięcej, żeby one wszystkie były takie, jak odwrócicie się i popatrzycie na słońce, no późna jesień, albo, ale słońce jest. Także oby to słońce było z wami na co dzień, aby świeciło i wam, i tym wszystkim, którzy będą was odwiedzać i przychodzić. Żeby ci, którzy przychodzili, to zazdrościli wam, że jest wspaniale, że jest ładnie i że jest dobrze. Żebyście nie zapomnieli, to szczęście. Zacznijcie budować od dzisiaj. Szczęść wam Boże. Pawle i Ewelino, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Pawle i Ewelino, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej dole, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Paweł, biorę sobie ciebie, Ewelino, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Ewelino, biorę ciebie, Pawle, za męża i ślubuję ci
miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagę Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Serca dwa i przestaje istnieć świat. A dłonie tak tęsknią. Blisko twarzy druga twarz, jakiś blask nieziemski trwa i zupełnie zwykłych spraw. Robi się święto. Te serca, białe kartki dwie, całkiem białe jak śnieg, sympatycznym atramentem pachną. Jakiś spacer w strugach dnia i z rękawa fiołki dwa, nieporadny, czuły gest i cisza po
pamięta. Na serwetce jakiś wiesz, zapach co odurza cię i z niczego robi się święto, święto. Żadnych parad ani wielkich słów, grosik szczęścia na pół, mała wyspa dla małych ludzi, dla nas święto. Niewiele trzeba nam, dwoje ludzi, serca dwa i przestanie istnieć świat. Robi się święto.